Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym naszym kanale. Chciałoby się powiedzieć, miło was widzieć, ale niestety was nie widzę. Może kiedyś będzie taka technologia, że ja również będę mógł oglądać moich widzów i z wami na żywo rozmawiać na tysiące, czy w zależności od tego, ile ten materiał będzie miał odsłon, dziesiątki tysięcy kamerek. O właśnie, na samym początku poproszę was o łapki w górę, wskazujące kierunek ku Bogu, te kciuki w górę pod filmem, żeby tutaj te algorytmy YouTube'a pokonać. I jeżeli ktoś z Was nie subskrybuje kanału Moc Słabości, można to oczywiście uczynić. Dziś wiosna, wiosna, znaczy wiosna kalendarzowa, ale właściwie lato w pełni. 28-29 stopni. I chciałoby się powiedzieć, że piekielna pogoda, i że raczej dzisiaj powinniśmy porozmawiać o piekle, ale tak nie będzie. Pamiętacie, kiedyś krążyła taka. Historyjka, taka opowieść, mówiąc krótko takie słowa Maryi, to znaczy wiemy już dziś, że Maria takich słów nie, nie wypowiedziała. A mianowicie te słowa, które Maryja rzekomo miało, miała wypowiedzieć, brzmiały tak, dziś większość ludzi po śmierci idzie do piekła. Ja kiedyś w te słowa także wierzyłem i przypisywałem je Maryi. Otóż, a to już mówiłem chyba z półtora roku temu, Matka Boża nigdzie, przynajmniej w tych objawieniach, które są zatwierdzone przez Kościół, łącznie z Medjugorje, które jest przez Kościół badane wciąż, nie wypowiedziała takich słów. Co więcej, gdyby Matka Boża w jakichś objawieniach wypowiedziała słowa tego typu, że dziś więcej ludzi idzie do piekła niż do nieba, to prawdopodobnie takie objawienia nie zostałyby. Uznane za prawdziwe. Dlaczego? Ponieważ skoro kościół nie ma listy osób, które są w piekle, nie ma listy osób potępionych, to tym bardziej Maryja. Nie ma listy osób potępionych, choć przecież jak Fatimie ukazuje w swoich objawieniach wybranym przez siebie osobom piekło. Matka Boża nigdy piekłem nie straszy dziś. Ten film jest wyjątkowy, bo mamy wyjątkowy czas, przygotowujemy się w, przez nowennę, która bardzo nagle, bardzo nagle, czyli po prostu niespodziewanie spadła na nas w Meczugorię, to znaczy ta nowenna, która skończy się równo w 43 rocznicę objawień Matki Bożej w Meczugori, trwa w Meczugorię wciąż. O 22 codziennie przez te 9 dni, które już się zaczęły, 3 dni temu, tak zdaje się, jest odmawiany różaniec na górze pod Brdo. I o godzinie 23:30, zdaje się, jedna z widzących, Maria Pawlowici, dokładnie ma objawienie Matki Bożej, która w kilku słowach kieruje do nas przesłanie na ten czas, ten czas, w którym teraz jesteśmy. A zatem mam przed sobą rozmowę, potężną rozmowę, 400 stronicową, rozmowę, o której Wam mówiłem, zawartą w książce Maria nasza Matka. Ta książka jest w sklepiku motswabości.pl. Rozmowę Wicki z ojcem Livio Fanzagą, który jest specjalistą, jeżeli chodzi o Medjugorje. I w tej rozmowie Wicka opowiadał o orędziach, przesłaniach, o tajemnicach Fatim, fatimskich, w tajemnicach medjugoriańskich, opowiadał o wizjach m.in. czyśćca, jest tutaj też wizja piekła, ale jest też wizja nieba. I powiem krótko i myślę, że każdy tego doświadcza. To, czym się żywimy, czym żywimy naszą duszę, nasze serce, tym jesteśmy. Jeżeli nadmierną uwagę przywiązujemy do demona, do piekła, no to wtedy... Być może nie będziemy zauważali miłosiernej, łagodnej i delikatnej obecności Boga w naszej codzienności. Warto żyć tym, co dobre, co nas rozwija. Warto, jeżeli już zajmujemy się objawieniami, na przykład w Međugorie, mówić o niebie. W Međugorie obecnie dzieją się rzeczy niesłychane. W Međugorie rzeczywiście otworzyło się niebo. W Međugorie Matka Boża obiecuje nam, że naprawdę dla każdego z nas przygotowane jest miejsce w niebie. I od razu przechodzę do fragmentów tej książki, którą dziś chcę Wam przeczytać, a mianowicie jest to strona 171, gdzie Wicka w rozmowie z ojcem Liwią Fanzagą rzecze tak, ojciec Liwio pyta... Kiedy Jakow przyszedł do Radio Maria, tak się mówi po włosku, Radio Maria, Radio Maria, szefem Radio, Radia Maria jest ojciec Livio Fanzaga, żeby dać swoje świadectwo, powiedział coś, co skłoniło mnie do refleksji. Kiedy Matka Boża powiedziała do ciebie i do niego, że weźmie was, żebyście zobaczyli raj, czyściec i piekło, i te trzy opisy rzeczywiście są w tej książce, trzy opisy tych trzech, w cudzysłowie, miejsc, no, Jakow stwierdził, że on nie chce iść nie tylko dlatego, że jest jedynym dzieckiem ale również z innego zupełnie odmiennego powodu mówił, że z wielką radością przyjął objawienia Matki Bożej ze wszystkim co niosło to za sobą ale pójście w zaświaty wydawało mu się czymś zbyt poważnym dla niego skoro był tak mały innymi słowy bał się tego daru i teraz Wicka odpowiada, tłumaczy to Moja reakcja była odmienna. Pamiętam, że ja i Jakow byliśmy w jego domu, kiedy zjawiła się Matka Boża, która powiedziała nam, że zabierze nas, żebyśmy zobaczyli raj, czyściec i piekło. Jakow odpowiedział wtedy Matce Bożej, żeby wzięła Wickę, ponieważ ona ma tak wiele sióstr i braci, natomiast on jest jedynym dzieckiem. Prosto ta dziecka, prawda? Jakow był najmłodszy ze wszystkich widzących Medjugorje i wciąż jest, no. Być może obawiał się, że już nie wróci. Ja natomiast zastanawiałam się w duchu, ile będzie na to potrzeba czasu, ile godzin, dni, a może tygodni. Ojciec Livio pyta: Nie bałaś się? Wicka: Nie, nie, nawet o tym nie pomyślałam. Powiedziałam sobie: Jeśli Matka Boża tego chce, jeśli to coś, czego ona pragnie, to ja jestem posłuszna. Ojciec Livio pyta: Trzeba zawsze robić to, co ona mówi, prawda? Wicka odpowiada. Następnie Matka Boża powiedziała: Idźcie ze mną. Uchwyciła mnie prawą, a Jakowa lewą ręką, zaś dach się otworzył dach tego domu, w którym przebywali, żebyśmy mogli przez niego przejść i wyjść do raju. I teraz, w stronę raju, mamy tutaj taki podrozdział. To było doświadczenie absolutnie wyjątkowe, mówi ojciec Livio Fanzaga. Wicka odpowiada. W jednej chwili dotarliśmy do raju. W jednej chwili zobaczcie. Tam w raju w czyścicu, w piekle nie ma czasu, no w czyśćcu jest jakiś czas, no bo no bo to czy, czyściec jest czasowy, prawda, nie jest wieczny. Niebo i piekło są wieczne. W każdym razie dotarli do nieba. W jednej chwili, gdzie zobaczyliśmy wielkie światło. Ojciec Livio, a ty widzko miałaś okazję, żeby popatrzeć w dół, oglądając ziemię z góry. Wicka odpowiada: Oczywiście, że patrzyłam. Widać było bardzo małe rzeczy, jak wtedy, kiedy ogląda się je z samolotu. Ojciec Livio pyta: A zatem w tamtej chwili nie poddałaś się panice i na wszystko patrzyłaś? Wicka tak, patrzyłam na wszystko z góry. Ojciec Livio Jakow nie patrzył, ponieważ być może był przestraszony. W sumie był jeszcze jedenastoletnim dzieckiem, ty zaśmiałaś osiemnaście lat. Wicka odpowiada, tłumaczy: Kiedy weszliśmy do raju, zobaczyłam wielką przestrzeń i światło, jakie nie istnieje tutaj na Ziemi. Ojciec Livio pyta: Czy to było światło Boga, czy można powiedzieć, że to światło jest Bogiem? Zobaczcie, że w Ewangelii według świętego Jana Jezus mówi: Ja jestem światłością. To znaczy dosłownie jest światłością, jest światłem. Wicka odpowiada: To światło, które może pochodzić tylko od Boga, nigdy nie widziałam takiego światła. Tanto światło jest wyjątkowe, nie ma takiego światła, jakie jest w niebie. Na ziemi nie można tego światła, który jest w niebie, po ludzku, ludzkim językiem opisać. Ojciec Livio stwierdza: tego, co nadprzyrodzone, nie można wyrazić naszymi słowami. Teraz zobaczcie, co Wicka opowiada: co, kto był w raju? Widziałam wielką liczbę ludzi, wszystkich jednakowych, nieotyłych, nieszczupłych, noszących trzy różne kolory. Szary, żółty i czerwony. Wszyscy spacerują, śpiewają i modlą się, zaś małe anioły latają. Matka Boża powiedziała nam: Patrzcie, jak szczęśliwi i zadowoleni są ludzie, którzy tutaj są, tu w raju. Widać było w nich radość, której nie można opisać i która tutaj na ziemi nie istnieje. I teraz ciekawy, ciekawa uwaga, która jest tutaj wyjaśniona w przypisie. Ludzie, którzy byli w niebie, byli w... odziani w trzy rodzaje szat: szarą, żółtą i czerwoną. I ojciec Livio Fanzaga jako teolog wyjaśnia: Ten pozornie prosty i naiwny opis raju nie powinien wprowadzać nas w błąd. W rzeczy samej jest w nim to, co istno... istotne czyli Boże światło, w którym są zanurzeni błogosławieni i doskonała radość. Światło i radość to słowa, których Używali również mistycy, żeby opisać to, co nieopisane. Pamiętacie tę książkę Niebo, o której wam mówiłem, no chyba już rok temu? Jima Woodforda, który przeżył, no, przeżył wypadek, był w śmierci klinicznej, był w niebie, i on tam również opisuje, że niebo wyglądało w ten sposób, że wszyscy, którzy byli w niebie, jakby byli skąpani w świetle. Ojciec Wiesław Nazaruk również o tym w internecie opowiada. Może słyszeliście jego świadectwo. Chcę go tutaj na kanał zaprosić. W niebie wszystko jest wypełnione nie tylko światłością, ale też radością i śpiewem. W tej książce są opisy nieba, no to znaczy tego, jak niebo wygląda, i one się dokładnie łączą czy też pokrywają z tym, w jaki sposób widzący z Mezugorje niebo opisują. Co do kolorów tych szat, to ojciec Livio Fanzaga zaznacza: Dusze w raju nie mają jeszcze ciał, które z martwych wstaną chwalebnie u kresu czasów, ale tutaj Matka Boża w profetyczny sposób, czyli taki proroczy, ukazuje ludzi z ich ciałami doskonałymi na obraz świętego człowieczeństwa Jezusa Chrystusa. Pamiętamy, że, czy może wiemy, pamiętamy z kateches, że kiedy z martwych wstaniemy, będziemy posiadali doskonałe ciała, które w sposób doskonały albo będą zażywały szczęśliwości w niebie, albo, w tak powiem, w sposób doskonały będą cierpiały śmierć wieczną w piekle, nie mogąc już umrzeć, ale cierpiąc z braku miłości, w zupełnej samotności, w ciemności, dia, ciemnościach diabelskich. Ojciec Livio Fanzaga wyjaśnia. Matka Boża nie wyjaśniła znaczenia trzech kolorów szat ludzi błogosławionych. Kolor szary mógłby oznaczać tych, którzy zbawili się dzięki pokucie, do której Matka Boża w Medżugorie przecież niejednokrotnie nawołuje. Kolor żółty, tych, którzy strawili się w miłości Boga i Bliźniego. Natomiast kolor czerwony może po prostu oznaczać męczenników, tych, którzy dali świadectwo wiary sięgające aż po męczeństwo. I co się dalej działo? Otóż pod rozdział, w tymże rozdziale, doświadczam większej radości, kiedy widzę Matkę Bożą, niż kiedy byłam w raju. Wicka mówi, pytana przez ojca Livio Fanzagę, który mówi tak: Posłuchaj, Wicko, chciałbym Ci zadać pewne szczególne pytanie: Czy większą radość czułaś, będąc w raju? Czy też jest ona większa, kiedy widzisz Matkę Bożą? Wicka odpowiada: Kiedy widzę Matkę Bożą. Ojciec Livio natomiast. Mówi tak. Jakow poczuł coś znacznie większego w raju, i tutaj opis tego, co Jaków poczuł w raju jest w tej książce, o której wam kiedyś mówiłem. Moje życie z Maryją, Jakowa świetna książka, chyba ją w trzech czwartych tutaj na kanale omówiliśmy, w całości oczywiście nie mówiliśmy, ale tam Jakub wyjaśnia również wizję nieba, to znaczy z własnej perspektywy tłumaczy opisuje jak niebo wyglądało. Bo razem z Wiską przecież do tego nieba został przez przed Matkę Bożą wzięty. Wicka odpowiada: Oczywiście, każdy jest inny, każdy inaczej doświadcza przestrzeni duchowej. Ojciec Livio każdy z nas ma właściwą dla siebie duchową receptywność. Wicka to prawda każdy ma własną wewnętrzną wrażliwość ojciec Livio na przykład ty, jeśli dobrze pamiętam, mówisz, że w dużym stopniu postrzegasz Matkę Bożą jako przyjaciółkę. Wicka wyjaśnia: tak, ale bardziej niż przyjaciółkę nie tylko przyjaciółkę. Ojciec Livio, może jak matkę. Wicka postrzegam ją również jako matkę, ale bardziej jako przyjaciółkę. Chociaż brakuje słów, żeby to opisać. Dla Wicki Matka Boża jest kimś między mamą a przyjaciółką. Wiemy, mówiliśmy sobie o, dwa filmy temu o tym, że Wickę z Matką, z Matką Bożą łączy szczególna więź. Taka więź matczyna, właśnie matki z córką, ale jest to więź, no taka trochę też wchodząca w przyjaźń. Raj. To miejsce. Ojciec Livio y, mówi tak. Okej, okay, wróćmy do raju. Czy raj to miejsce? Widzka, oczywiście, wchodzi się przez wielką bramę. Weszliśmy do środka i przeszliśmy tylko kilka metrów. Hm. Raj jest poza czasem i poza przestrzenią. Natomiast, no, w raju być może. W cudzysłowie, jakiś rodzaj czasu istnieje, tak jak zupełnie inny rodzaj czasu istnieje na przykład w czarnych dziurach, które teraz są odkrywane przez człowieka, przez astrofizyków. Odkrycia dotyczące czarnych dziur rzucają inną perspektywę na przykład na czas, na przestrzeń, na relatywność czasu. I rzeczywiście. Raj może być swego rodzaju przestrzenią, swego rodzaju miejscem, ale nie jest to miejsce takie jak tutaj na ziemi. Nie jest w tych kategoriach przestrzennych tych kategoriach ludzkich możliwe do opisania. Ojciec Livio mówi tak. Dziś rano słyszałem, jak, że udzielałaś pięknej odpowiedzi grupie pielgrzymów, którzy pytali cię, czy więcej jest ludzi w raju, czy w piekle. No widzka dość często widzące też dość często byli pytania, czy dość często nie, ale byli pytani również przez pielgrzymów, czy w raju jest więcej ludzi, czy w piekle jest więcej ludzi, nie? No też niektórzy też powtarzają takie, można powiedzieć, herezje, że gdzieś tam Matka Boża powiedziała, że po śmierci dziś więcej ludzi idzie do piekła niż do nieba. Matka Boża nigdy takich słów nie powiedziała. Chyba, że w jakichś objawieniach, nie wiem, które zostały odrzucone przez Kościół, jakiś pseudo, jakiś... no ale, ale nie, nigdy tak nie powiedziała Matka Boża. Wicka mówi, w raju, w raju. Ojciec Liwio, czy w raju jest o wiele więcej ludzi? Jeszcze dopytuję. O wiele więcej ludzi jest w raju, dzięki Bogu, odpowiada Wicka. Czy tu na ziemi można już odczuć przedsmak raju? Wicka odpowiada, tak, również Matka Boża mówi nam, że już tutaj, na ziemi można zasmakować. Zarówno raju, jak i czyśćca, jak i piekła. To zależy, co wybierzemy. W jaki sposób można doświadczyć raju tutaj na ziemi? Wicka wyjaśnia. Bóg nie prosi nas wcale o nas zbyt wiele. Chodzi o to, żeby żyć Jego przesłaniem, żeby przekazywać radość oraz miłość i robić te wszystkie proste rzeczy. Krótko Wicka odpowiada. Chodzi o to, żeby żyć Ewangelią. Dobrą nowiną. Dlatego na początku zasugerowałem, że to, czym karmiły nasze serce, naszą duszę, tym jesteśmy. Jeżeli karmimy swoją serce lękami, strachami, wizjami tylko i wyłącznie piekła, no to wtedy będziemy być może zamykali się na miłosierną i łagodną, delikatną obecność Boga w naszym życiu. Jeżeli karmimy naszą duszę, nasze serce dobrą nowiną, właśnie tym, o czym mówi Wicka, miłością, radością, pokojem, wykonując te wszystkie proste rzeczy proste rzeczy, czyli w codzienności będąc wiernymi te, temu, co jest nam dane i zadane, jak to mówił często święty Jan Paweł II, to zmierzamy do nieba. Droga do nieba, naprawdę, niektórzy mówią, że droga do nieba jest wąska, jest kręta, tutaj jest porównanie tej przypowieści o uchu gielnym. To nie jest tak. Droga do, do nieba jest naprawdę bardzo dobrze widoczna, jest bardzo dobrze oświetlona. Tylko, że trzeba na nią wejść. Czasami może się nam nużyć, na, będąc na tej drodze do nieba, tak jak się nużyło i pewną mono, pewnej monotonii doświadczali Izraelici, kiedy przez 40 lat wędrowali po pustyni. No na pustyni nie bardzo coś się zmienia, nawet krajobraz jest ten sam. Dokładnie tak samo jest z nami. Nasza droga do nieba być może będzie trwała 40 lat, mniej, więcej, 50, być może ktoś dożyje 100 lat. Natomiast droga do nieba jest oświetlona, bo Chrystus jest światłością. I również obok jest droga do piekła. I teraz wybór. Wybór należy do nas. Ojciec Livio stwierdza: W sumie wystarczyłoby realizować w praktyce po prostu 10 przykazań. Oczywiście, odpowiada Wicka. Żyć przykazaniami, prowadzić normalne życie chrześcijańskie, bez żadnych szczególnych rzeczy. Rozumiecie o co chodzi tutaj? Wicka, która od kilkudziesięciu lat widzi Maryję i rozmawia z nią, mówi, że tu nie chodzi o to, że w życiu chrześcijańskim musimy mieć dowody na istnienie Pana Boga Cuda że muszą musimy mieć sny prorocze, prawda? Mistyczne wręcz. Generalnie nasze życie duchowe, mówiąc tak dość brutalnie, będzie nudne. Raczej tu nic specjalnego, nic takiego nadzwyczajnego dziać się nie będzie. Tak jak autostrada, którą jedziemy, i jadąc długą autostradą, można po prostu czasami zasnąć. Trzeba uważać na siebie, żeby nie zasnąć na autostradzie. Dokładnie tak samo jest w naszej, że tak powiem, podróży do nieba. Ona nas może znużyć, i to jest na przykład ten duch acedii. Prawda, o którym mówią prorocy demona. Demon, no właśnie, demon demon południa, kiedy jesteśmy znużeni, kiedy jesteśmy w sercu zamknięci, trochę jakby już przyzwyczajeni do sakramentów świętych, do kościoła, do nauki kościoła katolickiego, do Słowa Bożego. Mamy Pismo Święte w domu, no ale zaglądamy raz po raz i no to już czytałem, to w sumie czytałem. Tutaj nic nowego nie wyciągnę z tego. Nic więcej nie potrzeba. Żadnych dodatkowych objawień, żadnych dodatkowych wizji, żadnych dodatkowych proroctw. Nic nie trzeba. Słowo Boże, sakramenty święte. To, o czym mówi katechizm Kościoła katolickiego i to, o czym mówi Maryja także w Medżugorie, wskazując na Chrystusa i mówiąc: bądźcie po prostu wierni Bogu, który jest miłością, ucząc się od Jezusa być miłością no, na takim poziomie, na jakim nas stać. Dziś może nasza miłość być, prawda, w niewielkim rozmiarze, bo się wciąż jej uczymy. I chodzi o to, żeby się właśnie tej miłości uczyć i dawać o niej świadectwo. Naprawdę bardzo mądra jest ta książka. Maria, nasza matka. Wicka przedstawia nam obraz nieba. Obraz prawdziwego kościoła, który nie potrzebuje sensacji duchowych, który nie potrzebuje batali duchowych, prawda, który nie potrzebuje... Sensacyjnych wizji prorockich, wręcz apokaliptycznych. To, co jest w Piśmie Świętym, wystarczy, to, co nam mówi Kościół, wystarczy. I idźmy tą drogą, drogą światłości. Droga do nieba jest pełna światłości. Widzimy, dokładnie wiemy, co mamy robić, żeby pójść do nieba. To nie jest tak, że to jest jakaś tajemna, wręcz jakaś gnostycka wiedza, jakaś sekciarska wiedza na temat tego, jak pójść do nieba. Nie. I to nie jest też tak, że większość ludzi dziś po śmierci idzie do piekła. To są jakieś bzdury, tak to trzeba nazwać. Matka Boża nigdy takich słów nie wypowiedziała. Wicka mówi wprost, że więcej ludzi jest w raju. Wicka mówi dużo, dużo więcej, czy też mówi o wiele, wiele więcej. Jest ludzi w raju niż w piekle. To nam daje dużo do myślenia. Wszystkiego błogosławionego Wam życzę i no właśnie to zawołanie, które towarzyszy nam od początku istnienia kanału. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Wam nam Boże!